jestem po psychologii i po seksologii klinicznej. Na co dzień prowadzę z internetową edukację, czyli jedynie radośnie o seksie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, na dzień dzisiejszy około 10 milionów Polaków śledzi moje profile społecznościowe i tam prowadzę różne dyskusje. Jaka jest moja główna zasada? Żeby było prosto i z humorem. Żeby nie obijać w bawełnę i żeby po prostu było raz dwa. Więc jeżeli są dzieci, to skończy może niekoniecznie powinny zostać, bo jestem dosyć bezpośrednia. Jeżeli macie ochotę wejść ze mną w dialog, super. Jak widzicie, będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że kobiety udają orgazm, a faceci przez to, bo generalnie przez to, często słyszą odmowę. Wiecie, dlaczego kobiety odmawiają seksu, albo dlaczego udają orgazm? A, no, dobra. Blisko. Też, no. Słuchajcie, prawda jest taka, że kobiety udają orgazm dlatego, że się tego od nich oczekuje. Wydaje się, że no seks wygląda tak, że jest fajnie, fajnie, jest kumulacja i potem musi być orgazm, nie? A to jest tak naprawdę głupo prawda, bo bardzo często seks jest bardzo fajny bez orgazmu. Zgodzicie się ze mną, że może być fajny, satysfakcjonujący seks bez orgazmu? Żeby było zabawniej, to nam mówili, że do seksu potrzebujemy penetracji, potrzebujemy orgazm, potrzebujemy wielu rzeczy. Czy w ogóle zastanawiacie się, na ilu mitach stoi nasza seksualność? No jest masa mitów, tak? Wydaje nam się, że to przecież jest takie normalne, że jak facet strada, to ona powinna robić nie, no to już jest zajebiste. Nie musi mieć dużego! 70% kobiet nie dochodzi podczas penetracji. Nie ma kurwa szans. Penetracja w większości kobietom nie jest potrzebna do szczęścia. Mała animalia, może być. Słuchajcie, to jest właśnie to, że wiele rzeczy nam się wydaje. Wiele rzeczy nam powiedzieli, że tak ma być. Jest koniec. I my się zafiksowaliśmy. No i teraz przychodzą do mnie kobiety i mówią, Monia, to już jest nie tak. No, ale o co chodzi? No ja nie dochodzę w trakcie. No ale jak nie dochodzisz w trakcie? No on jest w środku, ja nic nie czuję. To jest wszystko, wszystko jest normalne. Jak może być wszystko normalne, słuchajcie? Co odpowiada u kobiety za organ? Łechnaczka, dokładnie. Gdzie jest łechnaczka? Łechnaczka jest nie więcej jak moja ręka, słuchajcie. Łechnaczka jest duża. Widzicie tylko koniec łechnaczki. Widzicie najczęściej tylko żołądź łechnaczki, która jest faktycznie umęczna. Cała łechnaczka schowana jest w środku łącznie z wąsami łechnaczki. Łechnaczka opala wejść tylko. I teraz tak, 6 kobiet. Tak, mam około 15 cm, ale to tak. Bo widzę, że patrzysz na swoją rękę. Ale widzicie tylko koniec, widzicie żołądź, nie widzicie więcej. I teraz tak, łechnaczka u kobiety jest penisem. A co robi facet, wkładając penisa w portal? Dobra, panowie, macie takie miejsce, jak podniesiecie sobie penisa, podniesiecie sobie jaja, to tam jest krocze. Weźcie sobie, o nie teraz, nie? Na to regułę by było. Ale jak zaczęlibyście masować swoje krocze, część z was wtedy dokona zewnętrznego masażu prostaty i może dojdzie. Ile by wam zajęło dojście poprzez masaż krocza? Jak myślicie? Więc jak to jest z tym tekstem, że ona miała tyle samo czasu? A kurczę, nie miała, bo ma ten piekło tam, gdzie trzeba. Zajmował się cały czas jej kroczem. Tak, bo to jest krocze z odpowiednikiem, wasze krocze z odpowiednikiem pochwy kobiety. Tak? Więc jeżeli koncentrujecie się głównie na penetracji, to kobieta nie ma kurde szans. Nie ma szans. W większości. 30% kobiet mają super seks spowodowany przez penetrację. Ale to jest tylko, słuchajcie, 30%. A 70% potrzebuje dodatkowej stymulacji łechnaczki. Co do kobiety i prostaty, to słuchajcie, to są cały czas afery, tak? No ale skoro kobieta potrafi ejakulować, no to skądś ten ejakulat się musi brać, nie? Może dojdziemy dzisiaj do tego, może przychodzę ten temat.
No i patrzcie. No i teraz tak. Facet potrzebował nawet godzinę i dwie zajmowania się jego kroczem, żeby dojść. A oczekuje, że kobieta w chwilę momentu podczas penetracji dojdzie. To jest, słuchajcie, jak zaczniemy we właściwe miejsce wtykać właściwe rzeczy, to zaskoczymy wszystkich w seksie i będziemy się cieszyć naprawdę super seksem. I teraz tak. Jeżeli już spotyka się para w sypialni, to mówi się, że musi być twarde i mokre, nie? Co powinno być twarde, a co mokre? Jedno i drugie, słuchajcie! Jedno, drugie musi być twarde i mokre. Żeby kobieta mogła mieć przyjemność, musi mieć z budły taczki. I teraz tu, słuchajcie, jest największa różnica. Bo panowie dosyć szybko mają tą reakcję, nie? Jeżeli mają ochotę. A wzbudłe ptaczki to jest 15 do 40 minut w zależności od kobiety. I słuchajcie... Ale ja wam powiem, jak to można załatwić szybciej. I tu jest, słuchajcie, ta różnica, gdzie my się najczęściej rozjeżdżamy. Bo jedno i drugie musi być twarde, tak? Tak, we wzłowie, tak? No bo mówmy się, że są twardością łykaczki, to też tam moglibyście się tam odpuścić, jak jest. Więc jak już jedno i drugie jest twarde i mokre, to wtedy tak naprawdę możecie zaczynać się dobrze bawić. Ale nikt nie mówi, że musicie szczytować razem w trakcie penetracji, prawda? Przecież możecie nawzajem się pić, nawzajem dochodzić, nawzajem cieszyć się seksem. Freud nam zostawił właśnie taki spadek i mówił większości z nas, że penetracja jest podstawą seksu, że to jest seks. Słuchajcie, penetracja jest tylko takim wycinkiem seksu. Wszystko to, co robicie w sypialni bez ubrań, to jest seks. Czyli całowanie, pieszczenie, dotykanie, seks oralny. Cokolwiek wam przyjdzie do głowy, zabawki, będziecie używać, to wszystko to jest seks. To zabawki, zabijają romantyzm. A wiesz, to są takie zabawki, bez których kobiety nie dochodzą. Jeżeli na przykład chciałbyś, żeby twoja kobieta doszła ze strefy G, a twoja kobieta jeszcze nawet nie wie, że tą strefę ma, jej nie odrębniła, to musiałbyś tym swoim penisem jechać około 40 minut do godziny, żeby cokolwiek poczuła. Więc bez zabawek nie osiągniesz odrębną ze strefy G. Proszę? Słuchajcie, generalnie zabawki są po coś. Można się wszystkiego nauczyć, do wszystkiego dochodzić szybciej. I teraz, co jest największym mitem, to że jest mokra, to jest gotowa. Wiecie, dlaczego to nie działa? Że to jest mit? Słuchajcie, brać się panowie, czasami zdarzało wam się sprawdzać, czy wasza kobieta jest wygodna, gotowa. Na tej podstawie wyciągaliście wniosek? Dobra. A ile razy penis wam byka zupełnie bez powodu? Zdarza się? Na przykład, słuchajcie, jest tak, że młody mężczyzna jedzie pociągiem, tylko z pociągu te wibracje nieraz powodują, że jest wzgód penisa. Czasami psy uprawiający seks powodują, że mężczyzna może się powiedzieć. To nie oznacza, że on jest zdrowy, ile to psy odbierają. Słuchajcie, chodzi o kontekst. To jest proste rzeczy. Jest sytuacja, gdzie kontekst powoduje po prostu podniecenie, czy powoduje wzgód penisa, a jest to zupełnie nie spółka to z tym, na co facet ma ochotę. Tak? Zdarza się wam na przykład obejrzeć coś takiego obrzydliwego i nagle penisowi niespodzianka? Słuchajcie, u was zdarza się to tylko w 10%. To się nazywa niezgodność. A teraz, jak często zdarza się to u kobiety? 50%. 50% kobiet, która jest w sytuacji takiej, gdzie jest kontekst seksualny, na przykład sąsiedzi za ścianą się kochają, przeczyta powieść erotyczną, zobaczy coś, namiętny pocałunek, skojarzy jej się miejsce z seksem, kobieta będzie wygodna, ale to nie znaczy, że ona ma ochotę na seks. Bo jak też się korzysta, że jest, że tak. Te badania właśnie były robione na różnych scenkach, tak? My, seksuolodzy, tak, sprawdzaliśmy, co podnieca ludzi, tak, co wywołuje reakcję. I okazuje się, że po prostu jest ta niezgodność. Słuchajcie, większość kobiet jest wygodna w trakcie gwałtu. Myślicie, że im się to podoba? Nie. To jest sytuacja, która jest absolutnie nie dla kobiet.
ale to jest działanie fizjologiczne. Nasz organizm nas w ten sposób chroni. Więc jeżeli gdzieś już sytuacja robi się taka, wiecie, że coś może być, to wy fizjologicznie reagujecie. A to nie oznacza, że w głowie i że wy macie ochotę. A nam się wymawia, że mokra, to znaczy jest, ma ochotę. Ktoś czytał 50 twarzy Greya? Dobra, nie polecam tej książki, porządnie. Natomiast też czytałam, bo jest tam taka jedna scena, gdzie, ja nie pamiętam, że nawet tego oni się nazywali, taka jest do tej książki przywiązana, gdzie w końcu on ją dorwał w tym swoim pokoju, takim, wiecie, do bicia, bije ją i ona mówi, ale to nie jest fajne, mi się to nie podoba. A on podchodzi do niej, wkłada jej ręce między nogi i mówi, no zobacz, jaka jesteś mokra, podoba ci się, tylko ty o tym nie wiesz. No kurwa, gówno, prawda, słuchajcie. Wiecie, czy wam się coś podoba, czy wam się coś nie podoba. Nie dajcie sobie wmawiać, że jeżeli jesteście mokre, to macie ochotę i jesteście gotowe. Jeżeli w głowie macie, że nie macie ochoty, to nie macie ochoty. Jeżeli mężczyzna do was podchodzi i wam mówi, no zobacz, to przecież ja widzę, jaka jesteś gotowa. Nie, nie jesteś gotowa. Słuchajcie, od takich rzeczy zaczynają się problemy później też w sypialni i w tym, że kobieta odmawia. Bo kobieta robi pewne rzeczy wbrew sobie. Właśnie na przykład udaje orgazm, więc robi tendencję do tego. Udaje orgazm, bardzo fajnie powiedzieliście, tak? Że chce zadowolić swojego faceta, chce powiedzieć, no nie chcę naruszyć jego ego, bo nie chcę, żeby mu było przykro, chcę, żeby skończył. Bardzo wiele kobiet udaje orgazm po to, żeby facet szybciej skończył. Dlaczego? No bo właśnie ta penetracja nie jest tym, wiecie, tym clue, co najbardziej kobietom się podoba. Więc jakby kobieta, udając orgazm, też wymusza na mężczyźnie nieraz skończenie penetracji, która dla niej nie jest satysfakcjonująca. Teraz już będziecie wiedzieć, skąd się to bierze. Ale problem jest taki, że my nie rozmawiamy o seksie. Że kobiety nie mówią, że coś jest nie tak. I wtedy facet nie ma szans. Cudowne, drogie kobiety. Facet nie ma szans niczego zrobić, jeżeli wy będziecie udawać. To jest po prostu koszmar. No bo no, on myśli, że jest okej, okay, nie? Myślicie, że może się domyśleć? Że udajecie? Ciężko jest, nie? Proszę? Zadaj pytanie tak, żebym zrozumiała, bo może jestem mało inteligentna, ale nie kumam, czy? No? Tak? Że facet nie dochodzi? Mężczyźni nie dochodzą z kilku powodów. Bardzo często dzisiaj boją się dziecka, więc bardzo często na przykład mam takie sytuacje, że z żoną facet dochodzi bez problemu, a z kochanką nie boli sobie zrobić dziecka, więc jest jazda nawet długo, ale strach lęk przed dzieckiem powoduje, że nieraz facet nie potrafi skończyć. Kobieta jest zbyt atrakcyjna, właśnie. Kobieta jest zbyt atrakcyjna, mężczyzna jest za bardzo zestresowany, bo się dzisiaj nas zabija stres. Tym, co nas najczęściej zabija, jest stres. Bierze się zbyt szybko do dzieła, nie rozluźnił się, nie rozluźnił swoich mięśni dna miednicy. W ogóle wiecie panowie, że macie mięśnie dna miednicy, które odpowiadają u was za świetny seks? Dobra, dam wam jedno proste ćwiczenie, jak najlepiej rozluźnić mięśnie dna miednicy, tak żeby seks był lepszy i sterowanie penisem było lepsze. Chcecie? Ono jest mega proste i ono działa świetnie na początku relacji, a potem o nim zapominacie, bo wy je robicie. Stosujecie je na początku relacji. Wiecie, co to jest? Namiętne całowanie przez 20-30 minut rozluźnia wasze mięśnie w namiętnicy. Ta-dam! Pocałunki przygotowane leżą mocno odstresowane. Masz lepsze krążenie krwi. Jeżeli krew lepiej krąży, to twój penis fajnie stoi i masz na nim lepszą kontrolę. Jeżeli jesteś zestresowany, to masz zamknięte dopływ, wiesz, wszystko ci się zamyka i krew nie przepływa tak jak ma. W związku z tym na przykład albo penis nie jest w pełnym zgodzie, albo są problemy ze skończeniem. Więc prosta rzecz, całujcie się. 20-30 minut. A to jest ten czas, kiedy będzie już z nim do taśki. Czekaj, że co? Boże, kobieta sama, ja też kazałam kobietom to proponuję. Ale penetracja nie jest kół, penetracja jest tylko dla ciebie, większość kobiet jej nie potrzebuje. To jest właśnie, to jest
często było z facetami, mówią, nie, no nie, ja bym się chciał tak kochać z mężem, nie? Ja mówię, kurde, stary, masz całą moc. No nie, no wiesz tam, 10 minuty, 10 minut. Ja mówię, no ale, no tutaj, no rozmawiamy o seksie czy o penetracji? O penetracji. Mówię, no ale mówisz, że chcesz się dalej kochać. Mówicie, penetracja jest tylko kawałkiem seksu. Nam mówili, że penetracja to jest seks. Możecie się kochać całą noc. Całą noc możecie sobie robić dobrze, możecie sobie zaliczyć kilka razy penetrację. To nie jest tak, że facet musi od razu tego brzegu i skończyć. Kto to powiedział? To nam to mówimy, nie? To też nie jest tak, że na przykład te filmy, które mężczyźni oglądają, jeśli chodzi o... No, to my kobiety, że większość filmów przedstawia nie, że po całym jest, że tak. Pornografia jest zrobiona dla facetów i przez facetów. Pornografia nie jest zrobiona dla kobiet. Jest bardzo mało. Jest chyba jedna reżyserka, która kręci filmy pornograficzne dla kobiet, ale generalnie pornografia jest dla facetów z punktu widzenia faceta. To nie jest seks, który jest dla pary dobry. Więc my mamy cały czas te kobietowskie rzeczy, te patriarchalne rzeczy, które pokazują nam ten dobry seks z punktu widzenia mężczyzny. Ale gdzie jest ten punkt widzenia kobiety? I słuchajcie, dochodzi do kolejnej fajnej rzeczy. No wiecie co, no oglądajcie te filmy, bo na nie więcej niż 4 godziny tygodniowo, bo potem niestety, ale są problemy z Netflixa. Więc wiecie. Dobra, to chciałam powiedzieć, pożądanie. Bardzo często kobiety się skarżą, że nie mają ochoty na seks, bo nie mają libido. Zdarza wam się mówić, że nie macie ochoty na seks? Nie! Tak, rozumiecie bardzo? Słuchajcie, nam się powiedziało, że no ta ochota na seks, to libido, to hormony i tym podobne. No nie do końca. Nas na seks nakręca seks. My potrzebujemy seksu, potrzebujemy kontekstu seksualnego, żeby mieć ochotę na seks. To pożądanie spontaniczne, którego my tak pożądamy, którego tak chcemy, wiecie, te majtki przez głowę, ten taki czas na początku w związku, że kochamy się na wszystkim poza kaktusami, to jest tylko na początku. I wtedy jest to pożądanie spontaniczne. A my jako kobiety w większości mamy pożądanie responsywne. I to jest ten czas, gdzie kobiety często nie rozumieją, że mają ochotę na seks i odmawiają facetowi. Dlaczego? Bo one jeszcze nie wiedzą, że mają ochotę. Pożądanie responsywne polega właśnie na tym, że potrzebny jest ten kontekst. Czasami te świeczki, ta miła rozmowa, masaż stóp, no nie wiem, co tam się wam kojarzy z seksem, nie? Każdemu coś innego. Więc dopiero w tym kontekście zapytacie kobiety, czy ma ochotę na seks, to ona jest wam w stanie powiedzieć, czy to ma ochotę na czy nie. A wcześniej nie będzie jej miała, bo nie był kontekst seksualny, a pożądanie jest responsywne. Czyli ona nie była w stanie powiedzieć, czy to ma ochotę naprawdę ma. I tutaj słuchajcie, kobiety, mega prośba do was. Weźcie, powiedzcie waszemu mężczyźnie, czego wy potrzebujecie, żeby w seksie było fajnie. Bo bardzo często jest tak, że facet pyta, co będzie co dzisiaj? Seks? Nie. Yeah. Ja się nie dziwię. Dla niezłego pełne badania opublikuję ponad 1000 osób przebadanych najgorsze teksty w seksie, najgorsze teksty zanęcające do seksu. I słuchajcie, co się okazuje? Faceci pytają o seks często tak, że kobiety nawet nie wiedzą, że im o ten seks chodzi. Dlatego jest, to też były trzykrotnie, słuchajcie, były powtarzane badania. Faceci powiedzieli, że kobiety w ponad 37% im mówiły nie. Jak zbadano te same kobiety, okazało się, że tylko 20% było nie. O co chodzi? W większości przypadków oni się po prostu nie dogadali. Nie dogadali się, że im chodzi o seks. Jest tak. Nie każdy musi być naszą parą seksualną. Są osoby, słuchajcie, które są, mają z dzieciństwa taki bagaż emocjonalny, że zdrowy człowiek nie będzie w stanie unieść jednego związku. My czasami wikłamy się w relacje, które nie są dla nas. My bardzo często, bardzo szybko idziemy z kimś do łóżka i wydaje nam się, że to jest wielka miłość, bo na przykład poznaliśmy kogoś tam, co lądujemy z nim w tym samym namiocie, albo robimy różne inne rzeczy. A słuchajcie, seks nam bardzo zamąca umysł. W szczególności kobieta. U nas się od razu wytwarza oksytocyna, przywiązanie, uważamy, że Boże, jaki ten facet jest boski. A jak dalibyśmy sobie trochę więcej czasu, żeby kogoś poznać, to realnie jesteśmy bardziej w stanie ocenić sytuację. Seks bardzo zaciemnia.
To jest to, co wam powiedziałam właśnie z tym pożądaniem spontanicznym. On jest na początku seksu, chcemy wszystko wszędzie i w ogóle. I też uwaga w drugą stronę. Jeżeli jesteśmy na początku relacji, a tego pożądania nie ma i my w ogóle nie mamy ochoty na seks z tą drugą osobą, to zastanówcie się, czy to jest na pewno osoba dla was. Tak? Ja nie mówię, że nie można tego wypracować, ale że wy nie macie po prostu na tą osobę ochoty. Bo seks może być kiepski na początku, tak? Najlepszy przykład z moim mężem. Najgorszy seks mojego życia. Nie znam, znamy się 26 lat i zobaczymy. Słuchajcie, nie ma nic złego w tym, że na początku seks jest kiepski. To też jest okej. Okay. Gorzej jest, jeżeli wy macie nową osobę, a nie wy jesteście zakochani, a nie macie w ogóle na tą osobę ochotę, tak? Możecie się wtedy zastanawiać nad aseksualnością, nad tym, czy macie jakąś inną orientację seksualną, bo tak czasami też jest, tak? Że jesteśmy wychowywani na przykład w jakiejś rodzinie, jesteśmy przekonani, że jedyny seks to jest tylko heteronormatywny, a na przykład komuś w duszy gra coś innego i okazuje się, że nie do końca ma ochotę na swojego partnera czy partnerkę, to też o tym pamiętajcie. Dobra, no to mamy już to pożądanie, mamy tą niezgodność. Wiemy już, że kobieta potrzebuje czasu, żeby zakumać czacze, tak? To teraz, co zrobić, żeby tych odmów nie było? Jak myślicie? Dlaczego kobiety odmawiają? Rozmawiać, słuchajcie. Kobiety najczęściej rezygnują z seksu dlatego, że ten seks jest właśnie kiepski. Dlatego, że udają, że mówią, że jest okej, okay. Partner tego nie wie, ja nie mówię, że to kobiety są w porządku, bo to kobiety są mega nie w porządku, tak? No bo skoro seks jest nie okej, okay, to trzeba temu facetowi powiedzieć, jak mogłaś, przecież ja się tak starałem, nie? Słuchajcie, no też są takie reakcje. No i teraz kobieta, słuchajcie, nie jedna kobieta boi się powiedzieć facetowi, że coś jest nie tak, no bo facet po prostu robił karczerną awanturę, tak? Słuchajcie, seks jest dla ludzi, seks ma być przyjemnością, seks ma być zabawą. Jeżeli nie czujecie się, że seks jest fajny, to po prostu musicie coś zmienić. I to jest słowo, którego ja nienawidzę. Nienawidzę słowa musieć. Ja mówię wszystko, najlepiej wszystko móc. Nie trzeba nic musieć na siłę, żeby się nie przymuszać. Słuchajcie, w seksie wszystko to, co jest fajne to, co chcą dwie osoby. Jeżeli chce tego czegoś tylko jedna strona, to już nie jest fajne. Ja często mam pytania, no a jak przekonać partnerkę do seksu analnego? A jak przekonać kogoś do czegoś? Nie przekonujcie. Czasami potrzebny jest czas i zaufanie, dobra? Ja się tak zastanawiałem, a jak są na przykład dwie osoby, one się dogadują w łóżku na podstawie swoich traum, to czy to jest etyczne w tym? Wiesz co, no to pytanie, czy chcesz stworzyć taką relację? No jak jest się dobrze bawimy, ale jest w sumie wiadomo, że to jest... No to pytanie, czy chcesz stworzyć taką relację? No zapytaj się sam siebie, czy chcesz z tego coś stworzyć. Bo jeżeli to jest tylko zabawa, słuchajcie, nikt wam zaraz idę. Nikt was nie zmusza do tego, żeby nie iść do łóżka z kimś tylko dla przyjemności, no te czasy się skończyły. Masz ochotę z kimś sypiać, to sypiaj. Tylko żeby z tyłu głowy jednej albo drugiej strony nie pojawiła się nagle relacja, tak? To my coś z tego będziemy robić. Dobra. Generalnie my nie dbamy o relacje. To jest podstawowy problem. Bo nam się właśnie na to wydaje, że wszystko jest takie naturalne jak na początku, tak? Że ten seks będzie zawsze zarąbisty i że zawsze będziemy mieć na siebie ochotę. A to jest tak naprawdę ten czas demo, ten czas zakochania. Nasz mózg nas wtedy ładuje chemią. No, wiecie, jak mamy taki czas, że czasami wypijemy za dużo, tak? I wtedy nam się pewne rzeczy wydają. Wydaje nam się, że wszystko możemy, tak, że jesteśmy mistrzami bogami świata. Czy rzeczywiście taką sytuację w swoim życiu, że wam się wydawało, że możecie wszystko? No. To tak generalnie miłość i zakochanie działa na nasz mózg. Nasz mózg ma bardzo prostą rzecz biologiczną do wykonania. Połączyć dwie osoby, rozmnożyć, wytrzymać 2-3 lata, żeby uchowało dziecko i jesteśmy wolni, tak? I teraz tak. Jeżeli w tym pierwszym okresie faktycznie przerobimy wszystko, to nagle budzimy się po 2-3 latach z małym dzieckiem i z brakiem ochoty na seks. Bo nasz mózg przez ten czas nas przeprowadził bardzo płynnie. Pokazał nam, że jest fajnie, że jest zarąbiście. O, ale co dalej? My nie dbaliśmy o tą relację, nie dbaliśmy o ten związek.
Więc słuchajcie, tak naprawdę, jeżeli cały czas się rozmawia z partnerem, wyprowadzamy tą monotonię z sypialni. Słuchajcie, umawiamy się na seks. Ja słyszę, a no, seks powinien być spontaniczny, tak? Jak umawialiście się na randki, ubieraliście odpowiednią bieliznę, szykowaliście się, tak? Czy też wybraliście prysznic, to ten seks był spontaniczny czy zaplanowany? To gdzie, słuchajcie, czekacie na spontaniczny seks, który od początku relacji z reguły jest zaplanowany, bo my to już kupujemy. Tak? O, dobra. Więc słuchajcie, teraz tak samo jest właśnie w relacji. Przechodzi ten czas tego mocnego seksu i tego, kiedy mamy to pożądanie spontaniczne i przychodzi ten czas taki responsywny. Jeżeli zaczynacie sobie odmawiać seksu, jeżeli czujecie, że coś jest nie tak, to jakby musicie wrócić się do tego początku. Przypomnieć sobie, kiedy był ten najlepszy seks, jakie to były sytuacje, w jakich miejscach czuliście to podniecenie, co was podnieca, kiedy czujecie żal. Jak będziecie odtwarzać te sytuacje, to ten seks, to pożądanie responsywne ma szansę. Bo wtedy obudzi się w was to pożądanie nie takie, którego spodziewacie się, to spontaniczne, to majtki przez głowę, tylko to wasze naturalne, prawdziwe pożądanie, które ma większość ludzi. Takie wypracowane. I wtedy ten seks może być fajny. Chcecie się, zastanawiacie się, czy ten czas z samego początku, te motyle w brzuchu wracają w relacji, to niestety nie. To niestety, jeżeli ktoś lubi te początki relacji, to są tacy nałogowi, jak powiedzieć, takie osoby, które nałogowo zaczynają związki, tak? Czyli co 2 lata, co 3 lata ma nową dziewczynę, ma nową kobietę, ma nowego faceta. Potrzebuje tych motyli w brzuchu. I to nie wraca. W takiej relacji wieloletniej wy dbacie o to, żeby było fajnie, żeby było ciepło, intymnie, ciemno. Nie, ciemno nie. Żeby było fajnie, intymnie. Jak jest ta relacja jest intymna, to słuchajcie, ten seks jest naprawdę mega. Bo odkrywacie zupełnie inne aspekty seksualności, którego nie było wcześniej. To jest też tak, że my na przykład kobiety po pierwszym porodzie możemy mieć dużo lepszy seks. Któraś z pani już rodziła i odkrywa, że po porodzie seks był lepszy. A wiecie dlaczego? W ogóle? Czy byś to wyjaśnił? Jak jeszcze nie rodziłyście, to łechtaczka od wejścia do pokoju jest wdalona dużo więcej. Po pierwszym porodzie się zbliża i jest w jednej pozycji po prostu, która w trakcie seksu i w trakcie penetracji łechtaczka jest pobudzana. A wcześniej to było niemożliwe, kiedy jeszcze nie miałyście dzieci, bo było za daleko od łechtaczki do wejścia do pokoju i penetracja nie robiła żadnego wału. Tak? Potrzebowałości czasu, potrzebowałości, żeby to zmienić. I teraz tak, to, że 70% kobiet czuje przyjemność głównie dzięki stymulacji łechtaczki, to nie jest tak, że tego nie można zmienić, słuchajcie. Bo my jako kobiety możemy nauczyć się przyjemności płynącej ze strefy G i z naszego wewnętrznego organu, tylko potrzebujemy na to dużo więcej czasu. Tak samo jak mężczyźni mogą mieć orgazmy z prostaty, też na to potrzebują dużo więcej czasu. Odważni panowie, kto z was się odważył na orgazm ze strefy P? Jak? Ja wam powiem tak, te orgazmy ze strefy G i ze strefy P to są orgazmy z całego ciała. Bo normalny orgazm łechtaczkowy, czy normalny taki orgazm, jak się cieszycie przyjemnością, to jest po prostu jak rozładowanie, tak? Trzymaliście się tak, jest fajnie, stres szedł. Fajne jest uczucie, ale te orgazmy właśnie, te głębokie, te z całego ciała, to one są jak górka. One po prostu narastają, przechodzą przez całe ciało i one są kosmiczne. Ale to są te rzeczy, których trzeba się już w parze nauczyć. To nie przychodzi samo. I bardzo często my właśnie przez te pierwsze 2-3 lata się tak rozleniamy, że nie idziemy dalej. To się wtedy pojawia się kiepski seks. Pojawiają się kobiety, które udają, że dochodzą. I pojawiają się nagle kobiety takie, które odmawiają. Dlaczego kobiety odmawiają seksu? Bo nie jest fajne. Badania pokazują, że większość kobiet po 50, które rezygnuje z seksu, to są takie, które nigdy w życiu nie miały w sypialni przyjemności razem z mężczyzną. Wyobrażacie sobie, że jest bardzo wiele kobiet, które nigdy nie miały orgazmu w trakcie seksu? Dlaczego? Dlatego, że my jako kobiety, wydaje nam się, że to trwa za długo. Wydaje nam się, że to, że mężczyzna musi nas za długo rozbudzać, tak, że on się zbudzi. Zgodzicie się ze mną, panie, czy nie? Nie, dobra. Okej. Kwestia też pokolenia, tak? Dziękuję.
po współczesne 40-50-latki są inaczej wychowywane, tak? Więc nas się wychowywało tak, że ten mężczyzna jest był taki bardziej po połowy, tak? To jemu też miało być w pewnych celach dobrze, ta penetracja była dobra. Ja mam dziewczyny swoje, tak, córki. I one już są właśnie z tego pokolenia 20-latek, więc one, słuchajcie, o, 20-18, więc 22. Więc one już na przykład właśnie też stawiają na pierwsze miejsce swoją przyjemność, tak? One już nie mają problemu z tym, że facet ma się nimi zająć. Ale kobiety trochę starsze rocznikowo, tak. Świetnie, ja też. No. Ale po to są właśnie zabawy, słuchajcie. To jest też tak, że to nie jest tak, że my, jako nasze strefy kobiety się nie zmieniają. Już chociażby wam powiedziałam, że po porodzie się zmieniamy, tak? A okazuje się, że nasze ciało na historii kilku lat też potrafi się zmienić. Coś, co nam sprawiało przyjemność przez lata, okazuje się, że nagle przestaje nam sprawiać przyjemność. Coś, co z jednym partnerem było zarąbiste i piszczałyśmy, jak facet tak nas dotykał, z drugim to jest totalna porażka. Ciała reagują inaczej na ludzi, słuchajcie. Pamiętajcie, że z każdym partnerem, partnerką zaczynacie zupełnie nową historię seksualną. Nic dwa razy się nie zdarza, nic dwa razy się nie powtórzy. Nie ma szans, że dwie osoby będą reagowały w ten sam sposób. Czasami nam jest tak łatwiej coś powtarzać, bo my widzieliśmy, że coś wywołuje efekt wow, a okazuje się, że ktoś na przykład właśnie udaje. Jeszcze głośniej? Pewnie, że fajnie. Pewnie, że fajnie próbować z tą samą osobą w różny sposób eksperymentować. Jasne, że tak. To jest, słuchajcie, w ogóle świetne, bo ja na przykład mam takie warsztaty, gdzie z parami właśnie rysujemy swoje strefy erogenne. Każdy dostaje dwoje ludzików, tak? I rysuje swoje miejsca erogenne i miejsca erogenne partnera. I teraz potem spotykamy się. I okazuje się, że partnerzy, którzy są razem 10-15 lat, swoje miejsca rozrysowali, no bo je znają, a u partnera to jest jak gruchem ścianę, tak? Ale ja się dotykałem, to cały czas to było zarąbiste. No sorry, ale nie podobało mi się, nie? To dlaczego mi nie powiedziałaś? I właśnie wracamy do tego, że trzeba rozmawiać. Słuchajcie, tak naprawdę tego seksu mielibyśmy dużo więcej w relacjach, gdybyśmy rozmawiali otwarcie, gdybyśmy nie oczekiwali, że to pożądanie będzie takie i że będzie eksplodowało w każdej chwili, tak? Gdybyśmy nastawili się na ten właśnie to pożądanie responsywne, na to szukanie przyjemności. Dlaczego kobiety też nie mają, słuchajcie, często orgazmu? Bo skupiają się na tym, żeby ten orgazm mieć. Robią wszystko, żeby dojść. Jeszcze trochę, jeszcze tutaj, jeszcze coś, tak? No i jak jest taka duża koncentracja na orgazmie, to my się znowu spinamy, tak samo jak mężczyźni. I wtedy właśnie nie dochodzimy. Bo nie jesteśmy odpowiednią krwią i nie mamy szans na to, żeby sobie ten orgazm zafundować. Co jest zrobić lepiej? Nastawić się na przyjemność, na branie, na czerpanie, na cieszenie się chwilą. Orgazm będzie albo nie. Ale to nie oznacza, że ten seks nie będzie super jakiś przyjemny, że tego orgazmu nie będzie. To, co też robią kobiety, słuchajcie, zaraz, widzicie. To, co robią kobiety, to bardzo często koncentrują się na tym, żeby mężczyzna miał wytrysk. Cudowne panie, orgazm to nie wytrysk. To są dwie różne rzeczy. Wytrysk kończy orgazm, to też pamiętajcie. I taki wymęczony wytrysk też dla faceta nie jest fajny. Więc żeby go zmuszać tylko po to, żeby on ten wytrysk miał, to też nie jest dla niego fajny seks. Taka prawda. Dobra, tak. Cześć. Spadek atrakcyjności partnera. Ale to jest tak, jeżeli podchodzisz rozsądnie, tak, patrzysz na swojego partnera i widzisz, czy on ci się podoba, czy ci się nie podoba, czy masz na niego ochotę, czy nie masz na niego ochoty, czy w głowie tropisz jakieś, kochasz się z inną osobą, czy kochasz się z kimś, kto jest podobny do swojego partnera. Bo jeżeli nasz partner przestaje być dla nas atrakcyjny, to w seksie zamykamy oczy po to, żeby widzieć kogoś innego, tak? Jeżeli nasz partner jest dla nas nadal atrakcyjny, to nie mamy problemu z seksem z naszym partnerem.
No słuchajcie, to jest takie bardzo... Tu wam przypomina czerwona lampka zaświecić, nie? Bo ten mocny, prawdziwy, fajny seks... Seks każdy jest prawdziwy, ale ten mocny seks fajny jest taki, kiedy możecie się kochać z otwartymi oczami. Jeżeli właśnie macie problem z atrakcyjnością swojego partnera, to seks z otwartymi oczami będzie dla was bardzo trudny. No? Partnerka nie jest atrakcyjna i facet chce dojść. Słuchajcie, ja wam powiem tak. Jak ja to mówię, chuja ją szukasz, tak? Ja sam... Słuchajcie, to jest coś, czego często kobiety nie rozumieją. Ale facet może kochać kobietę nad życie, a jej nie pożąda. Bo kochał ją 20 kilo mniejszą i pożądał wtedy, a teraz ją po prostu kocha, bo widzi w niej matkę swoich dzieci, kocha ją, uwielbia, jest dla niego super kiper, ale jej nie pożąda. I wtedy, no, choćby na rzęsach stać, to bardzo trudno jest, żeby ten mężczyzna nadal kochał się ze swoją żoną. Wprowadzenie w terapii czy kombinowanie kończy się różnymi rzeczami, ale bardzo często jest tak, że na przykład tej penetracji w takim małżeństwie już nie ma. Oni są razem, oni się razem wieszczą, ale mężczyzna nie jest w stanie spenetrować swojej partnerki, bo jej nie pożąda, mimo że ją kocha. Więc są, słuchajcie, takie sytuacje. To też jest sytuacja, że kobieta kocha faceta, ale jej nie potrafi z nim sypiać, nie? No to wiecie, z tym pożądaniem, z ochotą na seks, jak nie będziecie rozmawiać, to gdzieś ten z wam po prostu zdechnie. Mi się kończy sam czas, że wiecie, ty nie. Dobra. Słuchajcie, czy chcielibyście coś wiedzieć jeszcze? Czy macie jakieś pytania? To nie jest tak, że każdy lubi seks, kiedy nie jest przemocowy, bo są osoby, które lubią seks przemocowy. Bo pytanie było takie, czy każdy z nas lubi uprawiać seks, jak jest miły, przyjemny i komfortowo? Gender, kobiety, mężczyźni, że to jest raczej uniwersalne to, co mówię, tak? Tak. Słuchajcie, generalnie jesteśmy ludźmi. Pamiętajcie, że bardzo często nam się mówi, że to Marsjanie, Wenusjanki, tak, że się nie dogadujemy, a to nie jest to, że my się nie dogadujemy, bo mamy różne płcie, tylko dlatego, że jesteśmy różnymi ludźmi. Tyle, ile tutaj nas jest, to każdy z nas ma swoje światopoglądy, swoje rzeczy w głowie i to nie jest, to niekoniecznie dotyczy od razu płci. Bardzo często jest tak, że my się nie dogadujemy, bo mamy problem też z sobą jako człowiekiem, tak? A jeżeli chodzi o seks, to przyjemność, to tak, mówię neutralnie i generalizuję, bo to dotyczy jednej i drugiej płci. Słuchaj, jeżeli jest taka kobieta, która lubi seks, jak się ją bije, tak, i facet nie jest przemocowy, i facet tego nie czuje, to kto musi tego faceta, żeby uprawiał taki seks? Słuchaj, ja znam bardzo mało kobiet, które tak naprawdę lubią być bite w seksie. Jeżeli już są osoby, które lubią BDSM i różne inne formy, tak, to słuchaj, to naprawdę to jest lista reguł, gdzie te osoby mają ustalone, co jak robią i co jak lubią. To nie jest takie, wiesz, że się wydaje, że ludzie się pobili, potrzaskali, szczelili się po pysku i nagle jest super, bo mają ochotę na seks. Wiecie, to jest taki seks na zgodę, nie? Do pewnego czasu może to jest fajne, gdzieś nas kręci, ale w pewnym momencie, kiedy jest tak naprawdę prawdziwa przemoc, to nie ma nic wspólnego z dobrym seksem, z dobrostanem, z czerpaniem przyjemności.
No. To jeżeli byłbyś w związku z taką osobą, to ona ci dokładnie powie, co ona lubi i jak to ma wyglądać. Ona ci powie, czy masz ją strzelić w tym momencie w tyłek z otwartej ręki, czy masz ją walnąć pięścią, co masz zrobić. Te osoby bardzo mają świadomość swojego ciała i tego, co je podnieca. Słuchajcie, z tego absolutnie nie wiecie. Nie wiecie, czy ktoś was gdzieś nie nagra, czy nie wykorzysta różnych rzeczy. Tu ja wam naprawdę zalecam dużą ostrożność, tak? Wysyłanie zdjęć w sieci, tak? Ile mężczyzn chce prosić o fotkę? Zaraz widzę. Ile mężczyzn prosi o fotkę? Często mężczyźni proszą o zadane fotki, prawda? My wolimy bardziej sensualne, mężczyźni chcieliby otrzymać. Ile mężczyzn wysyła swoje stojące listy? Nawet nie proszę. I słuchajcie, no jeszcze stoją, to jest zajebiście. Boże, jeżeli to jest zdechły ślima, no gorszku. Naprawdę. Mało tego. Moja kumpela dostała takiego ślima, no bo palego w myśli o tobie. Jak się pomyślacie, że ze związku nic nie wyszło? Dobra, zaczynamy od tej strony. No. Jest tu pytań, także też chyba mikrofon. Dasz mikrofon? Tak, tak. Super. Ja mam pytanie na temat odnośnie orgazmu kobietego, bo w naszej kulturze tak jest, że mężczyzna kończy, taki jest właśnie schemat, to myśli. I zastanawiam się, jak uprawiam regularnie z kobietą i ona mi mówi, że ma problem, żeby dojść, to ja wiem, że dla mnie, jak dla mnie jest na przykład to stresujące i frustrujące, jak nie dojdę, ale jak to wygląda u kobiet, to jest taki sam poziom... To zależy. Powiedziałabym, to zależy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kobiecy orgazm, to my nie zawsze go potrzebujemy, żeby mieć satysfakcjonujący seks. I tu nas faceci nieraz wkurzają, ale ja bym chciał, tak? I takie męczenie i ojczenie. A to jak miałaś jeden, no to jeszcze jeden, nie? A my już nie mamy dosyć, nie? I to jest właśnie, to działa, słuchajcie, w jedną i drugą stronę. I to jest mega frustrujące, jeżeli ktoś nie słucha drugiej osoby, tak? Jest mi dobrze, jest mi wystarczająco, nie potrzebuję dzisiaj mieć orgazmu. Nie potrzebujesz, to okej, dobra, no to ja mogę skończyć. Tak, kończ, kochany. Proste. Tak samo czasami mężczyzna, tak? No dobra, ja czuję, że tak jak pan, który chyba zniknął, mówił, że no nie da się skończyć, tak? No jest okej. I słuchajcie, jest okej. I wtedy partner mówi, no dobra, ja dzisiaj mam akcję bez końca. Było ci dobrze, super, poprzykulajmy się, zróbmy coś razem. My za bardzo się fiksujemy na ten orgazm i na to do tyłu, jak wrzucisz ten mikrofon, będzie fajnie, bo ktoś tam chciał pytanie zadać, nie? To dobra. Poczekajcie, mikrofon. Idzie mikrofon, to zaraz będziecie mogli zadać pytanie. Więc słuchajcie, nie fiksujmy się tak bardzo na tym orgazmie. On powinien być taką właśnie też fajną niespodzianką, jak jest, to jest super, bo cały seks ma być fajny. Seks ma być fajny i przyjemny. Doszedł mikrofon? Tak, ja. Ja mam pytanie bardziej w związku. Ile spotykają, ale ile osób, znaczy czy znasz jakiś problem, czy ile jest takich osób, które przychodzą do ciebie i pytają się o związek, jakby że są trzy osoby w związku i jak to wygląda z długością tego? Czy potrafisz jakby powiedzieć, że są udane związki, czy raczej to jest fantazja właśnie z powodów? Okay. Dobra, to powiem wam tak. Generalnie jako ludzie nie jesteśmy monogamiczni. Naprawdę, nie jesteśmy monogamiczni. Większość z nas jest jednak poligamiczna i większość z nas jest biseksualna. I słuchajcie, jak to mówię, jak cytuję jakieś badania, to wszyscy nie, no przecież ja wiem, że ja jestem hetero, ja? Nie, no na pewno monogamia tylko i okazuje się, że monogamia do czasu. Generalnie słuchajcie, wszyscy jak tutaj jesteście, chyba że jesteście z jednym partnerem od początku do końca, to jesteście seryjnie monogamiczni. Czy ktoś jest z tej strony, że jest jednym partnerem, nigdy nie wsadził mi w nic, ani nic inny nie gram? Nie, no dobra, czyli mamy osoby, które są czysto monogamiczne. Ale to możesz powiedzieć tylko o sobie,
bo nie ma 100% pewności, że druga strona dokładnie tak samo ma. I to sobie zawsze pamiętajcie, że możemy mówić ze swojego punktu widzenia. I teraz tak, generalnie znam mały par poliamorycznych, które jakby trwają dłużej, tak? Znam osoby, które są poliamoryczne, ale jest jakiś trzon, czasami to są faktycznie trzy osoby i one dopuszczają jakby kolejne osoby, wychowują razem dzieci, ale u nas w Polsce tego jest bardzo mało, słuchajcie. A bo mało się o tym mówi, badań jest bardzo mało, jeżeli chodzi o takie rodziny poliamoryczne. U nas dużo jest swingersów. Dużo jest osób, które otwierają relacje na kogoś jeszcze. Dopuszczają partnera, innego partnera, inną partnerkę, pozwalają na przykład właśnie na taką, nie lubię tego słowa zdrada kontrolowana, bo mówmy się, że to nie jest zdrada. Tak? Bo jeżeli to jest coś, na co wy się umówiliście, to nie jest zdrada. To jest wasza relacja jest tak zbudowana, że kochacie się razem w kilka osób. Więc to zależy. Znam małżeństwa, które 20 i 30 lat tak funkcjonują, znam pary, które od kilku lat tak funkcjonują, ale znam osoby, które po pierwszej próbie rozwalą się cały związek. Więc to nie jest dla wszystkich. Tak? Jeżeli macie w planach poszerzyć waszą relację, to przemyślcie to mega, mega dobrze. Zróbcie sobie listę pytań. Bo słuchajcie, z takiego jednorazowego poszerzenia mogą być różne choroby, mogą być dzieci dodatkowe, może być wszystko. Jeżeli nie pomyślicie o tych aspektach, pomyślicie tylko o przyjemności wprowadzania trzeciej osoby do łóżka, to możecie się mega zdziwić po kilku miesiącach. Poza tym, słuchajcie, nigdy nie ma gwarancji, że wasz partner, partnerka do tej osoby nie odejdzie. To też pamiętajcie. Bo może się okazać, że intymna relacja wiązała się dużo mocniejsza, i tak jak mówię, to jest dla naprawdę bardzo kochających się par, które są świadome tego, że się kochają i że chcą być razem, a to jest dla nich coś dodatkowego. Bo jeżeli para nie ma mocnej relacji i robi to właśnie po to, żeby poprawić relację, to są te najczęściej krzyże na rozwoju. Dobra. Słychać mnie? Słychać. Wspomniała pani o parach, gdzie powiedzmy mężczyzna kocha kobieta, ale nie pożąda i na oczy. Prawda? Zastanawiam się w takim razie, jak ta mężczyzna albo ta kobieta, która kocha, ale nie pożąda, jak może czerpać filmy z tej seksu? Czy to jest z jedną deklaracji, czy okay. To zabawek? Czy jest w jakiś sposób? Dobra, tak? Mogę powiedzieć przykład, który jest oficjalnie podany, bo profesor Lewskowicz podał, więc myślę, że mogę go przytoczyć. Mężczyzna przez wiele lat, znaczy mężczyzna, słuchajcie, w ogóle mega wierny, on mega swoją żonę kocha. Nie wyobrażał sobie seksu z inną kobietą, ale jego żona przytyła oczywiście kilo. I on nie był, w momencie, kiedy on podchodził do swojej żony, to jego penis był zawsze pytanie na dnie. Nie było żadnych szans. Więc zaczęło się od tego, że uprawiał masturbację do zdjęć swojej żony sprzed tych 30 kg, tak? Robił różne rzeczy z myślą o swojej żonie. Ale słuchajcie, po kilku latach terapii z profesorem, tam dalej nie ma pełnej penetracji. Oni zadawają się pieszcząc się i dotykając, natomiast żona ma z tego seksu pełną przyjemność, bo on oczywiście ją zaspokaja. Natomiast on, żeby skończyć, kończy do tych jej zdjęć albo między jej piersiami. Tak sobie z tym poradzi. A? Więc słuchajcie, patrzcie, seks, a my cały czas wprowadzamy seks do penetracji. I mężczyzna mówi, no ale ja bym chciał dłużej. Panowie, możecie całą noc, całą wieczność, ile tylko macie ochotę, rozpocznijcie sobie tylko penetrację na jakiś czas po prostu seksu i umówmy się, że to, że ktoś skończył, że jest wytrysk, to też wcale nie kończy zabawy i nie kończy przyjemności. Tak, przecież bawić się możecie dalej. Możecie dalej się cieszyć seksem i byciem razem. Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? A dlatego cię nie chciałam. Znaczy, ja bym powiedział, że chcę dosłyszeć swój własny głos, ale mam to pytanie a propos tego, co pani mówiła, że po innych latach związku osoby szukają drugiej osoby, do zakończenia osoby do związku, że jak mężczyzna ma to zareagować, że na przykład... Tylko żona proponuje taką sytuację? Tak, tak, że żona na przykład proponuje szukać młodszego kochanka, że na przykład, że ona by chciała spotkać się w filmie,
a mężczyzna, no, żeby po prostu zaspokoić swoją kobietę, bo myśli, jest tego stanie, a mąż zaspokoić swoją kobietę i na to pozwala. Słuchajcie, nie wszystkie fantazje są po to, żeby je realizować. Nie realizujcie fantazji, które nas krzywdzą. To nie jest, słuchajcie, po co się męczyć i być z kimś, kto tak naprawdę z nami nie chce być, tak? Ja zawsze mówię tak jak w moim księciu. Puść z tobą, no jeżeli jest twoje, do ciebie wróci, jeżeli nie, nigdy twoje nie było, tak? Dlaczego mamy się zmuszać na jakieś czynności seksualne, na otwieranie relacji, jeżeli to nie jest nasze? Jeżeli wy tego nie czujecie, tylko wasz partner, partnerka potrzebuje tego dla siebie. To nie jest, słuchajcie, w porządku. W seksie wszystko jest fajne, co są osoby, które wchodzą do tego łóżka. Ja nie wiem, że to muszą być dwie osoby, mogą być trzy, cztery, pięć. Ale to, co jest fajne, to sprawia przyjemność wszystkim stronom i wszystkie strony się na to godzą. Poświęcanie siebie po to, żeby druga osoba była szczęśliwa, jest końcem relacji bardzo często. To nie jest nic dobrego, słuchajcie. No? Jak się ma nową relację z nową osobą, którą się poznało od krótszego czasu, to jest taki element przejścia, kiedy można wiedzieć, że to jest coś stałe. Dobra, słuchajcie, najczęściej, kiedy myślimy, że to jest koniec miłości, tutaj drugiej osobie już na nas nie zależy, to najczęściej wtedy zaczynamy budować prawdziwą miłość. Kiedy coś się zaczyna sypać, kiedy coś nam przestaje grać, kiedy zaczyna nam czegoś brakować, to bardzo często to jest ten taki czas przełomowy. Bo jest tak, że w tym takim okresie zakochania my dajemy tej osobie drugiej wszystko od siebie jakby naturalnie. A potem jak przechodzimy w ten stan takiego jakby stałego związku, to wchodzimy w te takie swoje naturalne buty, tryby. Czyli na przykład ktoś nawet mówi, ale ty mnie teraz tak mało przytulasz. Ty już nie mówisz tak często, że mnie kochasz, tak? Bo ktoś w sposób naturalny wszedł w to, jaki jest zawsze. I taki po prostu jest. W momencie, kiedy widzicie, że są zgrzyty, że coś wam nie gra do końca relacji, to jest czas właśnie, żeby usiąść i porozmawiać. Porozmawiać o związku. Ja nie mówię o sytuacjach, gdzie coś ewidentnie się dzieje, tak? Tylko gdzie my się zaczynamy czuć, że no coś chyba zdechło, tego seksu jest mniej, już nie ma takiej fascynacji. Słuchajcie, tak się rodzi miłość, tak się rodzi prawdziwe przywiązanie. To, co jest najważniejsze, słuchajcie, w relacji, to żebyście tą drugą osobę po prostu lubili. Jak kogoś lubisz, jak ktoś jest twoim przyjacielem, to jest dużo większa szansa na to, że ta relacja będzie fajna. Jak wchodzimy w relację z kimś, kogo pożądamy, kogo pragniemy, bo udało nam się zdobyć piedestał, to te relacje nie zawsze są fajne. Tak? Bo w momencie, kiedy czasami są rozczarowujące, więc polecam przyjaźń. Słuchajcie, mam coś dla was, teraz mi się czas skończy. Jeżeli sobie zeskanujecie ten kod QR, to macie tutaj w prezencie pierwszy rozdział mojego nowego e-booka, który ma we wrześniu premierę. Jest on właśnie o relacji, o związkach. Tam są informacje o tym, jak są podwójne modele hamowania, czyli też na przykład kiedy kobieta ma mega ochotę na seks, dochodzi co do czego i nagle mówi, nie dzisiaj kotku. Cały dzień dostaje się namiętne SMS-y, a sypialnie nie ma ochoty, tak? Więc jest wiele rzeczy, które są bardzo proste, a o których często my nie wiemy, bo funkcjonujemy na widach penetracyjnych i funkcjonujemy na tym, że dobry seks jest tylko wtedy, kiedy mamy na niego ochotę. Nie słuchajcie. Co ciekawe, okazuje się, że hormony to też niekorzystnie jest tak, że to u nas zależy od hormonów, ale to jest inna bajka, będziecie mogli przeczytać do domu. Dobra, masz jeszcze pytania? Jeszcze jedno pytanie, można? Można, tak? Jeszcze jedno pytanie? Mój 70-letni tata mówi, że jeżeli jest rozwód w związku, w małżeństwie się rozpada, to z seksem jest coś nie tak. Czy pani to może potwierdzić, jak to wygląda? Wiesz co, to jest bardzo różnie. To jest bardzo wygodne. Mówi się, że jest niezgodność charakterów, a w sypialni nie grało, tak? Jest tyle powodów rozwodu, że to nie zawsze jest seks. Ale generalnie dużo częściej rozwodzą się te pary, które mają kiepski seks. Bo słuchajcie, seks nas scala. Pamiętajcie, że wtedy jest oksytocyna, wtedy są hormony szczęścia. Kobiety się przywiązują do mężczyzn, jeżeli mężczyzna daje im dobry seks. I przywiązana kobieta dużo mniej ma ochotę na odejście od mężczyzny czy rozwód. Więc generalnie, jeżeli w relacji jest dobry seks, to inne czynniki powodują, że jest rozwód, tak? Ale kiepski seks
Jeżeli, słuchajcie, nie macie seksu, no to was nie cementuje. Bo czym się różni, słuchajcie, przyjaźń, mieszkanie z kimś od takiej intymnej relacji? No tym właśnie, że jest ten seks, nie? Bo tak to jest przyjaźń, dobra, tutaj. Słuchajcie, go jeszcze, czy nie? Pytanie? Halo? Okej. Okay. Ostatnie pytanko, mam nadzieję, że odrobi się szybko, bo będę panu goni. I a propos czasu, bo to właśnie chciałbym poruszyć temat czasu. Seks może być nieziemski, ale nie da się zrobić 14 seksów w tygodniu podczas normalnego życia, ponieważ każdy nas pracuje. Nie ma czasu na to, nie? To fajnie, 2 godzinki jest super, nie? Ale co w przypadku takich szybkostrzałowców tak zwanych? Czyli mamy 5 minut, lecimy do pracy, ciach. Nie? I to wiadomo, że przeważnie jest to, przynajmniej z jednej strony, czy z strony faceta, bardzo samolubny seks. No to wiadomo, facet potrafi sobie w 5 minut dać radę. Kobieta też. No wiadomo, ale to mówię, że przeważnie jest to facet, różnie może być. I teraz pytanie, czy warto w to iść, czy lepiej poczekać na te, nie wiem, 5 seksów w ciągu tygodnia, które są niesamowite i odpuścić sobie te pozostałe, czy iść w tą samolubną opcję i na przykład... Słuchaj, to zależy. To zależy od relacji, od tego, co jest wam potrzebne. Ja znam bardzo wiele par, gdzie na przykład jest poranny seks i on jest głównie dla faceta, bo tak się para umówiła, a na przykład 2-3 razy w tygodniu, czy przynajmniej raz w tygodniu jest ten super waniliowy dla żony, dla partnerki, gdzie on wtedy dba o nią jako królewnę, tak? Ale nie są kobiety, które na przykład tego nie lubią i one tego nie zaakceptują. Są kobiety, które mówią, no dobra, tylko mnie nie budź, nie? Słuchajcie. To jest naprawdę, jeżeli chodzi o wasze życie erotyczne, to wy sobie to wybierzcie, wy sobie to ułożcie. Jeżeli potrzebujecie seksu 5 razy w tygodniu i to są te szybkie, poranne seksiki, to niech one sobie są. Ale zaspokójcie tego swojego partnera, partnerkę, też tak jak ona lubi. Bo nie ma nic złego w takich szybkich numerkach. One są fajne na rozładowanie, tylko że one nie dadzą tej pełnej satysfakcji. A to pełna satysfakcja daje tą intymną relację. Tyle. Tak? Wszystkie? Dobra.